Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ladi, a dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z grą Hard Reset. Jest to odcinek 16, a misja, bo ja wiem, pewnie może 9, tak sobie strzelam, aczkolwiek nie mam do tego pojęcia, która to już jest misja. W każdym razie to nie zmienia faktu, że musimy iść dalej, a dzisiaj będziemy walczyć z samym bossem. O cholera. O, w sumie rakietnica się świetnie sprawdza na tych czubków. Na hita? Na hita. No, to jest jeszcze lepsze niż ten cały laserek. Na hita zdejmować. Wow, fuck. Wow, to jest jakiś wytrzymały gnój. No szkurde, nie mam żadnego manewru, żadnego pola manewru. I oni się dziwią, że mnie zabijają. No, zabili mnie, no co mogę zrobić? Rekinita średnio się sprawdziła, dobra. Zmieńmy sobie na ten cały laser, on jest... Wydaje się spoko. No, nie daje mi żadnego pola manewru, się dziwią, że cały czas padam. A, masz śmieciu. No, to jest zajebiste. To nie tak łatwo. Fuck. Te są wredne, bo te strzelają z rakietnicy. O, fuck. A masz. A dajmy naprowadzające, zobaczymy jak się sprawdzi. O, to jest zajebiste, jeden strzał, łatwo przycelować, bo bardzo łatwo się w tej grze strzela. Już ich nie ma, co nie, a się bawić w jakieś namierzanie. To jest bardzo męczące i tak naprawdę na upartego to jest w ogóle niepotrzebne. Dobra, czy tu jest jakieś ukryte też nano? Nie, chyba nie ma. Dobra, nie traćmy czasu, tylko uruchońmy maszynę. Niech się... O, i się pięknie otworzyło przejście dalej, po prostu genialnie to twórcy załatwiają. Co nie, nie ma to jak zrobić zawsze z wózkiem widłowym. Nie wiem co robi on na tak wysokim piętrze, ale kogo to cholera obchodzi? Ważne, że jest. O, kolejna arena walki. Znowu będzie pewnie męczarnia i zniszczenie. Oczywiście nie staram się tym nie przejmować, ale kto tam może wiedzieć, co nas teraz czeka. O, fuck. O, to jest zaj... Kurde, nie to. To jest zajebiste. Czyli tak, obezwładnienie za pomocą shotguna i strzał. I... Chyba, że cię przytrzaśnie akurat. I tak. Shotgun i strzał. Się sprawdza świetnie to. Trzeba przyznać, to jest moje ulubione połączenie. Czyli obezwładniamy takiego przeciwnika za pomocą shotguna i potem strzelamy. Kurde, nie zauważyłem, że tu po bokach jest dużo takich wybuchających dzieł. To by na pewno ułatwiłoby sprawę. Ja sobie ją utrudniłem. No, się mówi trudno. Sam się o to prosiłem, że tak powiem. Idziemy dalej, boss już nie może długo czekać. Się pewnie niecierpliwi chłopak. I zastanawia się, gdzie to my do cholery jasnej jesteśmy. A on tu niecierpliwi się, on tu stoi, marznie. Czeka jak w końcu ktoś go zabije, a nikt się nie zjawia. Nie, to nie była dobra inwestycja. O, to też nie to. To jest zajebiste. Teoretycznie. Może to się tu się sprawdzi na... to się średnio akurat sprawdza. Chociaż może na tych gnoje akurat. A fuck, oni mnie od tyłu zachodzą.
Czy ja wiem, czy takie to jest zajebiste? Może trochę, ale właściwie nie. Właściwie można to... I równie dobrze ich można załatwić ze zwykłej broni. Więcej się nabiegałem niż po prostu pożytku wyszedł. Jakikolwiek pożytek z tego wyszedł. No ale dobra, już nie polemizujmy. Nie ma tragedii, nie jest źle. Jest całkiem ładnie i elegancko. Tam jak się do... A, tam jeszcze będę mógł dotrzeć, a? Już myślałem, że ominę jakieś nano, a tu psikus. Nie ma omijania nano. Zdobędę je wszystkie. Okej. Okay. Kolejne nano zdobyte. 73% już całego nano. Co my tam? Wózek widłowy, znowu. Naprawdę całkiem sporo tych wózków widłowych jest w tej całej grze. To trzeba przyznać. No ale co zrobić? Okej. Okay. Podniósł się. Nie wiem, kto postawił go w takim miejscu i dlaczego akurat, że pod to włożył? Że akurat użycie tego wózka widłowego raduje nam życie, ponieważ... Wow, ile, jak dużo nano po drodze. Dobra, przeczytajmy, co tutaj mają nam do powiedzenia. Znowu nic ciekawego. Maszyny? Wonder what's the latest model. I'm afraid we will find it out soon enough, Major. No, to troszkę tak mało zachęcające, że tak powiem, ale jako że ja jestem pogromcą bossów, to nic nie przeciwstawi się mi. Pokonam każdego bossa, który będzie chciał się ze mną zmierzyć. Tego możecie być z całą pewnością pewni. Ciekawe jak tam dotrzeć. Czy tam się da jakikolwiek sposób dotrzeć? No, czyżby to był element zręcznościowy? Jacie, co za wyzwanie. Nie wiem, czy to bezpieczne, szczerze mówiąc. Ale co się mówi, co czego się nie robi dla nano? Fuck! Nie! Co ja zrobiłem wstecz? Czytaj ostatni zapis. Chciałem się poświęcić dla nano, to się poświęciłem. He? Masz coś, masz z tym problem? Na szczęście daleko mnie nie wywiało. Aż nawet, wiesz to, spróbuję jeszcze raz, bo źle wylądowałem. Cholera jasna, troszkę se nabiję dedów w tej misji, ale w sumie to nie ma takiego znaczenia. Ja tu przybyłem, po co ja tu przybyłem? Przybyłem tu po nano. Nano to jest mój żywioł, nano to jest to, po co ja żyję. Może tak zrób. Skoczmy może w ogóle na to. Cholera jasna! Może się jednak nie da. Może się nie da, może to jest tylko taka podpucha, he? Że niby poświęcenie. Albo... Nie no, jak cholera, widzicie to? Jak strzelił, chodzi o to. Dobra. Robimy tak, pomału, pomału. O, udało się. Sukces. O, widzicie, jednak się da. Dla chcącego nic trudnego. Odkryty sekret i to w jaki cholernie trudny do odkrycia sekret. Teraz pytanie, jak się stąd wydostać? Czyżby tą samą drogą, którą tu przyszliśmy? Czy może stąd już nie ma wyjścia? Jesteśmy w pułapce bez wyjścia. To koniec. Bloody, wkopałeś się. Aha, i taka sytuacja. Tak się zdobywa nano, tak się walczy. Ej, tu jeszcze czujecie? Czujecie? Jest jakby gdzieś tu nano. A ja go nie widzę, cholera jasna. A to jest ostatnie nano chyba w całej grze. Czyżby? Moment, bo tutaj już dalej niczego nie ma, co nie? Tu jest już taki ślepy zaułek. Dobra. Ale czujecie? Tu gdzieś jest nano. Gdzieś tu jest nano, ja czuję je. Co to było? Tu chyba na górze gdzieś. Zaraz muszę zajrzeć. Dlaczego ja tu nie byłem? Dlaczego ominąłem tak bardzo ważny punkt? Ostatnie nano? Zobaczmy. Nie! 98. Jestem już naprawdę u kresu wytrzymałości. Tak właściwie ulepszymy sobie może to. Znaczy nie, zainwestujmy w ogóle w to. Jestem ciekaw, jak to działa. Wyrzutnia min zbliżeniowych, ten
strzela ładunkami, które przebierają do trafionego obiektu i wybucha pobliżu wroga. Po wybraniu wyrzutnej miny zbliżeniowych wystrzel minę wciskając. Wypróbujmy. Na przykład. A, i ona se tam leży po prostu w świecie. No, wydaje się w sumie całkiem spoko. No dobra, czy ja miałem iść tędy? O, fuck. Jeszcze w troszkę walki, żeby nie było. Cholera jasna. Wow! Zmiataj stąd. I ty też. Już wszystkie? Wszyscy? Nie ma tu fikania. Chyba tędy jednak miałem się udać, co nie? Okazuje się. Taka sytuacja. No dobra, idziemy. Wow, gdzie my jesteśmy? Coraz wyżej. Cholera jasna. Zbierzmy może coś ten. No, to jest zajebiste. To jest też jakby na najwyższym poziomie wyekspienia, więc krótko mówiąc, to też jest spoko. To też jest fajna zabawka. Tak samo jak rakietnica. Ej! Ten wóz do mnie strzela! Cholera! Policjo! Odejdź ode mnie! Wcale nie jestem poszukiwanym przestępcą! Ja ratuję świat! Powinniście mi być wdzięczni! Widać, że policja nie ma wdzięczności dla prawdziwych obywateli. Fuck yeah! Haha! Cholera jasna. Ale mam ostrzał, niezły. Niedobrze, niedobrze. O, troszkę ten. Nie, chyba tutaj się dobrze schować za tym, bo tu tak nie do końca mogą mnie trafić, he? Dwa strzały z rakietnicy potrzeba. Nawet chyba momentami trzy. Ahaha, udało się. Szczerze mówiąc, ta walka nie należała do najłatwiejszych. Ej, czy mi się wydaje, czy może w tej rundzie faktycznie zdobędę całe nano? A może nie? Nie wiem, bo mi się wydaje, że gdzieś tu w pobliżu mam 98, brakuje mi tylko 2%. I gdzie ominąłem? Patrzyłem cały czas na radar. Nie powinienem ominąć. Chyba, że to jeszcze nie koniec. Jeszcze długa wędrówka może mnie czeka. No właśnie. Ale którędy? Mam wrócić się? Opuściłeś wagon. I wszystko to po to, żeby opuścić wagon, co nie? Tylko cholera jasna, jaka długa teraz droga mnie czeka, powrotna. Cholernie długa. Bo zakładam, że muszę wrócić tą samą drogą, którą przyszedłem. No dobra, niech tak będzie. Tak też zrobimy. Wrócimy się tą samą drogą. Niech stracę. Był safe, czyli chyba jestem na dobrej drodze. Au, to bolało. Fuck, co tu jest? No, o, się narobiło. Jakiś mikrobosik. To nie ma faktu, że ten mikrobosik jest całkiem silnym mikrobosikiem. Haha, motherfucker. Dobra, no jak mikroboss nie był w stanie przeciwstawić się mojej mocy. Ludzie, ile osiągnięć zdobyłem w tej misji. To jest niewyobrażalny sukces. 99 nano mam. No jak chyba wiem, gdzie jest ostatnie nano. Czyżby w tej pierwszy raz udało mi się zdobyć, uda mi się zdobyć całe nano w danej misji? Jeśli tak, to muszę przyznać, że to będzie niebywałe osiągnięcie. Przynajmniej dla mnie. Dobra, już nie zwlekamy, idziemy do bossa. Czas mierzyć się twarzą w twarz z przeznaczeniem. Boss musi poczuć smak śmierci. Myślę, że go tak... Kurde, na wybuchającej beczce był. A to jest ten silny, co nie? Ktoś mnie tu pieprznął? Fuck yeah.
No dobra, to byłoby tyle, jeśli chodzi o wstęp do tego przedstawienia. O, przeczytajmy jeszcze, co mają nam do powiedzenia. Może jakieś ostrzeżenie typu: zginiesz, śmiertelniku. Ludzie, no nic mi to nie mówi. To są chyba jakieś O cholera, nie wiem, o co chodzi. Ej, patrzcie na to. 5 na 5 sekretów, 100% zdobyte nano. Teraz pozostała mi tylko walka z nadzorcą. Przygotujcie się na walkę ostateczną, na życie i śmierć. Koniec misji? Myślałem, że misja walki będzie jeszcze żeby walka będzie jeszcze w tej misji. Jak się okazuje, niekoniecznie, bo walka będzie chyba w misji następnej. No, niestety, ale co nie zmienia faktu, że misja była całkiem spoko. Zdobyliśmy 100% nano, odkryliśmy wszystkie sekrety, zdobyliśmy 4 osiągnięcia. Naprawdę całkiem nieźle nam poszło. Fakt, że zginęliśmy aż 5 razy, ale tak poza tym wyszło nam elegancko. Z czego chyba 3 albo 4 nawet zginęliśmy, bo wpadliśmy z przepaść. Więc ja nie uznaję tego za błąd. No dobra, kontynuujmy. No dobra, no to skoro to jest koniec misji, to w tym oto optymistycznym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Widocznie walka z nadzorcą będzie w następnej misji, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy od razu, być może to będzie jakaś super turbo mega walka z nadzorcą ewentualnie. No musimy teraz przejść długą drogę, żeby do niego dojść. Co nie zmienia faktu, że mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Nie wiem, czy to już nie mówiłem tego przypadkiem. No dobra, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. Albo i do usłyszenia w kolejnych częściach. Cześć wszystkim.